Siemano kolano, coś się dzieje na Wojnowicach, patrzcie. Tam widzę coś nowego, taka nowość na Wojnowicach, nowy wieżowiec. Ale dziwne, co ostatnio się tyle pojawia wieżowców na Wojnowicach, mój wieżowiec ogromny. A tam, no już domyślacie się chyba, kogo to jest wieżowiec. Jak myślicie, kogo to jest wieżowiec? No na pewno, no też to jest Paliona wieżowiec. Jest na miejscu Paliona, jest w kolorach Paliona i wygląda tak jak wieżowiec, który wybudowany został na Palionowicach. Masakra totalna. Jestem mega ciekaw, co Palion zdążył wybudować w tym wieżowcu. Czy zdążył się już tam trochę przenieść? Sprawdźmy, jak w ogóle wieżowiec wygląda z daleka. Czy sięga tutaj mój render distance, czy nie? Czekaj, ej, sięga! Ej, ładnie wygląda. A czekajcie, założymy sobie eletrę i przelecimy w taki sposób. I uwaga, tutaj z góry spojrzymy. O, z tej strony. Tak samo jak patrzyliśmy na mój wieżowiec, tak samo spojrzymy na Paliona. Wow! Wow! Ej, okej. Powiem wam, z tej perspektywy ten wieżowiec jest przeogromny. Jak przed chwilą stałem tam, wydawał się mniejszy. Ale teraz tak jak na to patrzę, na ten wieżowiec i na przykład na ten mały kolorowy, to wieżowiec Paliona jest ogromny. I ten wieżowiec kolorowy, no praktycznie już nie ma znaczenia na Wojnowicach. W sensie ma, ale jest strasznie mały. Ja go trzeba koniecznie powiększyć, bo to jest jakaś masakra. On jest jakiś tyci, a on powinien być w wielkości tych wieżowców obu. Mój i tak nadal jest największy z tego, co widzę. No mój to jest jakiś przeogromny, ja nie wiem, jak my go zrobiliśmy. Naprawdę, nie mam pojęcia, ale ten też jest wow, ogromny. Dobra, idziemy tam czym prędzej i sprawdzimy, jak on się prezentuje. Jo, ty, co on ma na górze? Czy on tutaj coś ma? Czy on w tych pokojach coś ma? Ej, on chyba jeszcze nie jest zagospodarowany, bo wydawało mi się, że coś miał, ale chyba jednak nie. Powiem wam tak, Palion odwalił kawał dobrej roboty. Ja nawet nie wiedziałem, że on sam będzie chciał taki wieżowiec zrobić, a jednak zrobił. Niestety nie skorzystał z pomocy firmy budowlanej Wojanito Palionito, a szkoda. Dobra, musimy wylądować tutaj. Okej, dobra, wylądowałem, może nie... Aaaa! No i świetnie, naprawdę musiałem spaść. Dobra, chciałem być na samym czubku, nie wyszło. Okej, słuchajcie, no... Wieżowiec tutaj mój jest nadal wyżej. No jeszcze niżej spadnę. Dobra, nie, to już jest koniec. Muszę się dostać na górę. Muszę się dostać tam na górę. O, nie, chyba się nie dostanę. Czekaj. Cyk. Jak tutaj się dostać teraz, co nie? Jak tutaj się dostać? Dobra. Dobra. Jest! Dostałem się! Elo, jestem na samej górze. I patrzcie! Wieżowiec Paliona jest mniejszy. Nie wiem o ile, ale na pewno o moją głowę. Ta moja głowa tutaj jest znacznie większa. W sensie wyżej. Wow, jak to wygląda w ogóle. Ładne widoczki stąd ma Palion. Ładne. Dobra, schodzimy na to, żeby sprawdzić, jak ten jego wieżowiec wygląda właśnie w środku. Zostawiajcie oczywiście łapeczki w górę, subskrybujcie kanał. Zapraszam do sklepu na wojanshop.pl. Pierwsze linka w opisie, bo takie kozackie koszuleczki, rzeczy, przedmioty. Jest nowa kolekcja, ale ta nowa kolekcja... Oj, już nie ma nic z tej nowej kolekcji, ale spokojnie, niedługo rzeczy wrócą na stan magazynowy. Po prostu zdziwiliśmy się, że to jest tak masakra. Tyle osób robi zamówienia właśnie na tą nową kolekcję premium, że tu totalnie rozwalił nasze oczekiwania, więc spokojnie, rzeczy niedługo wrócą, dajcie nam chwilkę czasu, a my lecimy sprawdzić właśnie, jak wieżowiec Paliona wygląda od środka. A to ciekawi mnie bardzo, bo nie wiem, czy on zdążył coś wybudować, czy nie. Dobra, o, jaki on jest ogromny, serio. Jak się tak tutaj podchodzi, ej, tutaj słyszę, jakby coś paliło się. Coś się na dole pali. Dobra, to jest aż podejrz... O, słyszycie? Taki mocny odgłos palenia się. Co jest grane? Ty, mordeczko! Bo tutaj jakiś pożar jest? Ej, co jest? Może odkryłem już jakąś tajną bazę Paliona? What? Ej, ja już wiem, co to jest. To jest to stare miejsce. Ja nie mogę, ale dobra. Rozwalę ten ogień tutaj, bo on... Nie wiem, wydawało się, że płynęły Wojanowice, a to jednak płynęło tutaj coś. Ej, na górze jeszcze jest lawa, ale... To wszystko jest dziwne, dobra. Wychodzimy stąd, cyk, jazda. Zabudujemy tam, żeby wiecie, nic nie zostawić śladów. Okej, cyk. I zabudujemy to, ja już myślałem, że odkryłem jakąś tajną bazę, a to tam coś takiego, to wiecie, to słabizna. Dobra, idziemy, wchodzimy. Wow, Palion wybudował tutaj też taką windę, jak mamy oczywiście u siebie w naszym wieżowcu. Więc ładnie to wygląda. Ty, od środka to wygląda superowo. Tak mega mocno, tak jednakowo, w sensie ten kolor jest taki bardziej odczuwalny, zielony w środku niż z zewnątrz, co nie? Z zewnątrz mocno te filary tutaj dodają takiego, nie wiem, innego odczucia, a w środku jak wchodzicie jest mega dużo tego zielonego. Dobra, chodźmy na górę, bo chyba nic tutaj jeszcze nie ma.
mam nadzieję, że pan Jan będzie chciał, żebym tutaj sobie budował jakiś wieżowiec. Ten, mieszkanie. Nie no, żartuję. Chociaż nie, tutaj jest miejsce. Ale ja jestem zadowolony ze swojego mieszkanka tam na górze, patrzcie. Które jest mega małe. Ej, to jest maksymalne piętro? To wydawało mi się, że... A, bo słuchajcie. Okej, bo jadrę jeszcze mam piętra. Patrzcie, jadrę jeszcze mam piętra, nawet to piętro jest do góry użytkowe. Ej, to ja już wiem, jakiego trolla zrobimy na palianie. Ha, tego samego co on na nas, czyli wybudujemy tutaj na górze naszą głowę. Będą dwa wieżowce już moje na Wojanowicach. Haha. Okej, dobra. Słuchajcie, tutaj jeszcze jest miejsce, żeby tam na górze coś zrobić. Na przykład tutaj takie schodki na górę. Ładnie to się prezentuje, w sensie fajna byłaby z tego taka właśnie komnata na ostatnim piętrze, która byłaby taka dwupiętrowa, taka malutka komnata, ale dwupiętrowa. Dobra, schodzimy na dół, przeżyjemy! Dobra, przeżyliśmy. I teraz ciekaw jestem, jak Palion tutaj wykmini to wszystko, bo na samej górze to jego piętro jest takie, no mniejsze chyba nawet od mojego na samej górze, co nie? Jest takie mega tyci tyci. Moje tutaj jeszcze jest w miarę duże. Co tu, pszczoła lata? Skąd ona pszczoła tutaj jest? Halo, gdzie mamy ul? Gdzie my mamy? Tutaj mamy ul, ty, ale on ma dużo miodu. Ja bym chciał teraz... Nie zaatakuje mnie teraz? Bo walnąłem miód. Nie, chyba mnie nie zaatakuje. Okej, okay. Jestem ciekawy, jak się zbiera miód, dajcie mi znać, to będziemy mieć miód na Wojanowicach. Ale powiem wam tak, no, wieżowiec Paliona bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Ja bym chciał go porównać ze swoim wieżowcem od środka, bo zastanawiam się, czy ja też mam dwa bloki tutaj. Chyba tak, chyba mam dwa bloki, chociaż... Ej, chociaż nie wiem. Idziemy sprawdzić, czy w moim wieżowcu również winda ma dwa bloki odstępu między sobą. W ogóle skończyły mi się fajerwerki, muszę ogarnąć, bo lipa, nie mogę się szybko poruszać. Ale dobra, ogarniemy to. Cyk, lecimy do naszego wieżowca. Robi się ciemno już niestety. Na Wojanowicach. Cyk. Chociaż Wojanowice nie śpią, Wojanowice są zawsze oświetlone. Ej, nie, u mnie jest tylko jedno. Ej, ale u mnie od środka. Wow. Dawno mnie tutaj nie było w tym wieżowcu, a on tak fajnie się prezentuje. Te pierwsze piętra są w ogóle nie używane przez nikogo. Oooo, moja noga. Dobra, zjemy szybko i wchodzimy na górę. Idziemy sprawdzić, jak z góry wygląda wieżowiec Paliona. O, albo patrzcie, tutaj jest pokój Paliona pierwszy. A teraz tutaj jest pokój Kati. Elo, pokój Kati. A mój pokój na samej górze, który jest w ogóle... Ej, ja w ogóle nie mam pokoju. Nie mam jeszcze zrobionego pokoju, beka, nie? Beka ze mnie. Bo naprawdę słabo, że nie mam swojego pokoju. Ale mam pomysł, jak zmienić trochę ten wieżowiec, żebym miał pokój. Tak się jak patrzcie, z maksymalnego piętra, takiego balkoniku tutaj, piętra użytkowego, bo ten wieżowiec palionowy bardzo ładnie się prezentuje, patrzcie. Tutaj wieża kolorowa słabiutko, w sensie nie widać jej, a tutaj piękny widok, naprawdę wow, ładnie. Dobra, wchodzimy na samą górę jeszcze tutaj i sprawdzimy, jak z samego szczytu mojego wieżowca wygląda wieżowiec Paliona. Na samiutką górę idziemy, uwaga. I uwaga, uwaga. O lol, dobra, jesteśmy na samej górze. Może chodźmy spać, bo w sumie teraz tutaj lipa, bo się ciemno zrobiło i nic nie widać. Więc idziemy spać, a bo ja chcę za dnia to wszystko oglądać. Dobra, trzyk. Dobra. I teraz tak, wchodzimy na górę. I słuchajcie, w ramach tego, że Palion wybudował taki naprawdę przekozacki wieżowiec, planuję mu coś dać. Planuję mu dać trochę diaksów w ramach takiego dofinansowania. Za to, że tak tutaj rozwija się, bo naprawdę, no przepięknie. Jego domek versus jego wieżowiec, świetnie. Dobra, schodzimy na dół. Idziemy teraz czym prędzej po diaksiki i damy trochę Palionowi. Ej, bo przecież ja teraz mieszkam i tak jakby... No niby u niego, ale u siebie. Teraz mieszkam u siebie. Ale dobra, idziemy tutaj do naszego domku. Ja, dziwnie się to mówi. Do naszego domku, kiedy to jest domek stary Paliona. Stary domek Paliona. Okej, okay, cyk, okej, okay. Ej, to oznacza, że jesteśmy bliżej tego, bliżej wieżowca Paliona niż on obecnie. Dobra, tutaj gdzieś była nasza tajna baza, dobra, mamy. Uuuu, dobra. Ale to fajnie wygląda. Dobra, weźmy troszkę bloczków, okej. Zrobmy 8 bloczków i tyle, damy mu 8 bloczków. Ej, 8 bloków to jest dużo. Palion powinien się cieszyć, bo to jest... Nie no, dajemy mu za dużo. Dajemy mu za dużo chyba. Albo dobra, niech mu będzie, wybudował bardzo fajny wieżowiec. Niech mu będzie. Gdzie jest jakaś tabliczka? Szukamy tabliczki w naszym domu. To jest nasz dom, więc mogę tutaj przeszukiwać skrzynie swoje. Dobra, cyk. I cyk,
I teraz, gdzie jest crafting table? To w swoim domu nie wiem, gdzie jest crafting table, to jest jakaś masakra. Dobra, idziemy, wychodzimy i zostawiamy mu prezent. Za to, że tak ładnie rozwija się, okej. Palioni to przepięknie, przepięknie, naprawdę jestem dumny z Paliona za to, że coś takiego zrobił. Okej, cyk i teraz tak, gdzie by to mu zostawić, żeby on to na pewno zauważył? Zostawiamy to tutaj, dobra, prezent, coś takiego, cyk, 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 okej. O, to wygląda jak taki wieżowiec, miniaturka wieżowca, okej. I zostawimy tutaj info, prezent dla Paliona od Wojana za to, że tak super się rozwijasz na Wojanowicach. Pozdro, okej. Gitara, mordo! No i Palion myślę, że będzie zadowolony z tego wszystkiego. Żeby go troszeczkę strollować, to bym tutaj, zrobiłbym mu jakiegoś trolla. Takiego, dobra, robimy mu trolla. Ciekawe, czy on to zauważy. Jak on tego nie zauważy i w jakimś filmie w to wleci, to jak ja będę oglądał ten film, będę się tak śmiał, że to będzie masakra, dobra. Okej, okay, mały prank, ale to wiecie, żeby nie było mu za miło, to wiecie, wchodzi. O, to będzie działało na takiej zasadzie, zobaczcie. Palion sobie przechodzi. Ha, ho, ho, ho. O, jaki super ten. I widzicie? To totalnie odwróci jego uwagę. Niby tutaj kątem oka widać to, widać, okej. Okay. Ale jak się wchodzi, to pierwsze co tutaj taki diaksy i mówi: o, jak super, ale diaksy, ale super. Rozkopię sobie dziobę. I okej, idę na górę, zobaczyć co tam na górze. A potem schodzi na dół i cyk! Wszystko zaplanowane. 200 IQ. Przewidziałem 15 ruchów w przód. Dobra, pięknie. Jestem zadowolony. No i tyle. Pogratulujemy wszyscy Palionowi. Brawo dla Paliona. Poproszę, brawa dla Paliona. Dokładnie tak. No i to by było na tyle. Będziemy myśleć, co by mu tutaj zrobić z tym wieżowcem. Czy jakoś go strollować, czy coś. Coś trzeba z tym wieżowcem wykombinować. Na pewno coś tam na głowie właśnie dodamy swojego. Dzięki bardzo za oglądanie. Subskrybujcie, wbijajcie do sklepu na wojanshop.pl. No i trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elubo!